Witam Państwa serdecznie. Kolejna rozmowa na Horyzoncie. Dziś temat to uzależnienia. Jest ich sporo, jest ich wiele różnych. Alkoholizm, narkomania, lekomania, hazard, nikotynizm. Ale od jakiegoś czasu pojawiło się kolejne. Kolejne, którego na pewno nie można bagatelizować. I dziś gościmy prezesa i założyciela Fundacji Dbam o Mój Zasięg, pana Macieja Dębskiego, który jest ekspertem, jeśli chodzi o przeciwdziałanie uzależnieniom. Witam serdecznie, panie Macieju. Panie Macieju, do jakiej grupy byśmy mogli zaliczyć e-uzależnienia? Jakiego rodzaju to są uzależnienia? No, to są przede wszystkim uzależnienia tak zwane behawioralne, czyli uzależnienia od czynności. Proszę pamiętać, że jak mamy osobę, która jest chora na alkoholizm, to alkoholik nie jest uzależniony od butelki, ale od tego, co jest w środku. Więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że te uzależnienia, one dzielą się na uzależnienia od internetu, od mediów społecznościowych, od gier wideo, od zdobywania informacji, więc są różnego rodzaju aplikacje, które nas po prostu uzależniają i pod tym hasłem e-uzależnienia właśnie to się mieści. Czy e-uzależnienie jakby to jest temat dotyczący głównie młodego pokolenia, czy również i to pokolenie, że tak powiemy moje, starsze, już takie seniorskie, też gdzieś tam wpada w te uzależnienia? Jak zakładałem fundację Dbam o Mój Zasięg 7 lat temu, to myślałem, że przede wszystkim jest to problem dzieci i młodzieży, ale teraz widzę, że tak naprawdę e-uzależnienia mogą dotknąć wszystkich. Bardzo dużo osób w wieku 30-40 lat to osoby, które ryzykownie używają nowych technologii. To osoby, które niestety czasem muszą się leczyć, bo już profilaktyka w żaden sposób nie zadziałała i trzeba po prostu korzystać ze wsparcia terapeutycznego, psychoterapeutycznego czy farmakologicznego. Co do zasady można powiedzieć, że e-uzależnienie znosi wiek i tak naprawdę może dotknąć każdego. Znosi zawód i to, co robimy, bo tak naprawdę też bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, możemy po prostu popaść w to uzależnienie. Chociaż rzeczywiście więcej osób, które ryzykownie używa nowych technologii, które problemowo korzysta z internetu, no to młodzież, no bo oni urodzili się w dobie internetu, więc już mają tak naprawdę styczność z tym internetem od momentu, kiedy się urodzą. A jakie są takie pierwsze sygnały ostrzegawcze? Czy to widać, że na przykład dziecko nasze wpadło w uzależnienie? Widać, chociaż od razu powiem, że często mylimy uzależnienie czy e-uzależnienie z niskim poziomem czy z brakiem higieny cyfrowej, ale rzeczywiście jeżeli chodzi o symptomy już takiego klinicznego uzależnienia, no to przede wszystkim możemy poznać po objawach, kiedy dziecko nie używa nowych technologii. Jeżeli jest rozdrażnione, złe, zdenerwowane, krzyczy, wymusza, grozi śmiercią, grozi innym, że coś sobie zrobi. Czyli tak naprawdę mówimy o zespole abstynencyjnym i symptomach odstawiennych, takich jak ma też alkoholik, który nie może spożyć napoju alkoholowego. I to jest pierwsza rzecz, pierwszy objaw. Drugi objaw oczywiście dla alkoholika, alkohol jest najważniejszy, dla fonoholika telefon jest najważniejszy, więc nic innego się nie liczy. Więc drugim takim symptomem, po którym możemy poznać, że coś się dzieje, to sytuacja, w której nasze dziecko czy nasz uczeń traci pasję, hobby, zainteresowanie, przestaje robić coś, co do tej pory sprawiało mu, temu dziecku przyjemność i zamiast tego po prostu korzysta z telefonu, z internetu czy z gier. Osoby uzależnione to osoby, którym towarzyszy kompulsja. Kompulsja to taki psychologiczny mechanizm polegający na tym, że robię coś pod wpływem nie dającego się opanować wewnętrznie przymusu. Ja po prostu muszę coś zrobić. Ja muszę być przed telefonem, ale nie to, że ktoś mi każe, tylko to jest taka moja wewnętrzna potrzeba, która jest bardzo silna. Często z tą kompulsją związany jest syndrom FOMO, fear of missing out, strach przed byciem
poza siecią, strach przed tym, że coś mnie ominie. Zdecydowanie tutaj więcej takich osób, które cierpi na ten syndrom, to może nie dzieci, ale nastolatkowie czy moi studenci, którzy już jakiś czas, 5, 10 czy 15 lat temu mocno korzystają z nowych technologii. Myślę sobie, że takim symptomem uzależnienia jest tak zwane zaabsorbowanie. To bardzo często widać u osób, które ciągle grają. Taka młoda osoba, jak jest uzależniona od gier wideo czy gier cyfrowych, a idzie do szkoły i nie może grać, ona i tak jest zaabsorbowana tym, co tam się dzieje. I tak naprawdę skupienie na lekcji, koncentracja jest na bardzo niskim poziomie, bo cały czas myślimy o tym, co się dzieje w tym internecie. I myślę sobie, że jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie o... Też nawiążę do alkoholików. Osoby, które są alkoholikami, bardzo często próbują zerwać z nałogiem, ale te próby są nieskuteczne. Więc osoba uzależniona to taka, która jest bardzo świadoma, uzależniona, która próbuje ograniczyć używanie nowych technologii, próbuje coś sobie z tym zrobić, natomiast te wszystkie próby kończą się niepowodzeniem. Wspomniał pan, panie Macieju, o higienie cyfrowej. Co to jest? Tak szerzej może troszeczkę o tym, bo no higiena rozumiem, że to jest... No dobra, poczekamy, posłuchamy. No właśnie. Higiena cyfrowa to taka higiena osobista przeniesiona do internetu. Tak bardzo prosto mówiąc, cyfrowo-higienicznie jesteśmy wówczas, kiedy nasze korzystanie z nowych technologii pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Zdrowie psychiczne, fizyczne, społeczne, czyli nasze relacje i zdrowie duchowe. I teraz, jeżeli moje dziecko albo mój uczeń jest niewyspany, przemęczony, zawala naukę, traci kontrolę nad ilością czasu i nad jakością tego czasu w internecie, kiedy moje dziecko czy mój uczeń zaczyna nie spotykać się ze znajomymi, albo zaczyna nie dbać o higienę osobistą, bo bardzo często to zaabsorbowanie tym, co się dzieje w internecie, powoduje to, że nie wiem, dzieci nie myją zębów, źle się odżywiają, nie śpią, albo budzą się w nocy, żeby używać. No to tak naprawdę mówimy jeszcze o braku higieny cyfrowej, daleko jeszcze pewnie do uzależnienia. Badania, które prowadzimy, nie tylko my w Polsce, pokazują, że takich klinicznie uzależnionych osób młodych od nowych technologii jest 3%. Wydawałoby się, że to mało, ale to jest 180 tysięcy młodych osób. Proszę sobie wyobrazić 3 stadiony warszawskie narodowe wypełnione po brzegi osobami, które powinny się leczyć. Oczywiście przy e-uzależnieniu ważne jest też współuzależnienie. Więc jeżeli mamy osobę w domu uzależnioną od internetu czy od gier, no to tak naprawdę bardzo dużo osób wkoło cierpi. To mogą być rodzice, to mogą być rodzeństwo, to mogą być uczniowie w klasie. Więc uzależnionych mamy młodych 180 tysięcy w Polsce, ale tak jakby powiedzieć o ich bliskich, no to tak naprawdę jest to skala kilkumilionowa. Więc higiena cyfrowa, jeżeli o nią nie zadbamy, z czasem po prostu możemy się uzależnić. A proszę też powiedzieć, sama profilaktyka uzależnień, na czym polega, co Państwo robicie? Znaczy po części wiemy, bo mieliśmy okazję spotkać się na żywo. Przyjeżdża Pan co jakiś czas do gminy Słubice i prowadzi Pan spotkania w szkołach i rzeczywiście, co jest bardzo ciekawe, widać, że to do młodzieży trafia. Ale z jednej strony mamy profilaktykę, z drugiej strony mamy już leczenie. Na czym polega takie leczenie? Może o tym też kilka słów. No, jeżeli chodzi, tak, profilaktyka to wszystkie nasze działania, które zmierzają do tego, żeby ludzi nie leczyć. Czyli to jest coś, co jest przed leczeniem. To mogą być szkolenia, to mogą być wykłady, to mogą być konferencje, to mogą być nasze badania, to mogą być materiały edukacyjne, to mogą być raporty, które piszemy, to mogą być gminne dokumenty strategiczne w zakresie cyberprzemocy czy e-uzależnień, które przygotowujemy dla gmin. No po prostu robimy wszystko, żeby
żeby osoba świadomie zachowywała tę higienę cyfrową i się nie uzależniła. No ale jeżeli już się uzależni, no to proszę pamiętać, że jak każde uzależnienie, również e-uzależnienie jest związane z utratą kontroli, z brakiem samoregulacji. Więc albo leczymy terapeutycznie, albo leczymy psychoterapeutycznie, albo leczymy farmakologicznie, czyli korzystamy po prostu ze porad specjalisty psychiatry, który musi przepisać nam leki, żeby tę kontrolę w jakiś sposób odzyskać. Proszę pamiętać, że uzależnienie to jest kwestia mózgu, to jest kwestia dopaminy, to jest kwestia ośrodka nagrody, to jest kwestia tego neuroprzekaźnika. Okazuje się, że godzina w internecie jest dla naszego mózgu konkretną porcją nagrody, ale jak codziennie się nagradzamy i codziennie korzystamy z internetu, to się okazuje, że tej nagrody potrzebujemy więcej, bo już ta godzina tak bardzo spędzona w internecie, już tak bardzo nas, przepraszam za sformułowanie, nie kręci teraz, jak dawała nam szczęście czy radość, czy po prostu przyjemność 2 czy 3 lata temu. Powstają również w Polsce ośrodki odosobnionego leczenia, gdzie taka terapia osoby uzależnionej od nowych technologii trwa kilka miesięcy, czy nawet kilkanaście miesięcy. Tak rozwiązuje się też ten problem w krajach wysoko rozwiniętych kliniką odosobnionego leczenia. Jeśli chodzi o pułapki, które prowadzą do uzależnień, bo na pewno są pewne pułapki, które łatwo wpaść i od tego momentu zaczyna się ten problem. Tak, pułapką są media społecznościowe. Proszę pamiętać, że internet jako narzędzie, ono jest tak bardzo atrakcyjny, bo po prostu realizuje nasze potrzeby życiowe. W kontekście mediów społecznościowych należy powiedzieć, że media społecznościowe realizują naszą taką wewnętrzną potrzebę, wręcz atawistyczną, taką pierwotną potrzebę bycia z innymi. I to jest bardzo duża pułapka, w którą wpadamy, a mianowicie pułapką jest sytuacja, w której pomylimy kontakt internetowy z bezpośrednią relacją. I to jest jedna rzecz, o której my często mówimy. Internet jest super, natomiast i te kontakty też są super, natomiast jeżeli chcemy tworzyć fajne relacje i fajne więzi, no to my musimy po prostu ten kontakt wyciągnąć poza sieć. Pułapką są na przykład samo ustawienie naszego telefonu. Proszę zobaczyć, że te telefony są coraz bardziej smart, coraz bardziej bystre. Wypychają nam non-stop powiadomienia, na które my się łapiemy, więc jeżeli ktoś nie potrafi zarządzać powiadomieniami w swoim telefonie, no to można powiedzieć, że wpadnie w pułapkę i cały czas ten telefon będzie miał przy sobie i będzie taki ciągle w gotowości. To jest tak zwana postawa always on. Ja jestem ciągle włączony, ciągle gotowy do tego, żeby odebrać połączenie. I myślę, że trzecią bardzo ważną pułapką, o której bardzo często zapominamy, to jest pułapka braku alternatywy. Proszę zobaczyć, my nawet jak byliśmy w Słubicach, czy gdziekolwiek jedziemy, to nie jest tak, że my mówimy odłóż telefon, bo on po prostu jest jakimś wynalazkiem szatana i w ogóle nowe technologie są złe. Nie ma takiej opcji, żebyśmy tak mówili, tym bardziej, że żyjemy w świecie naprawdę mocno zdominowanym przez nowe technologie. My mówimy, używaj świadomie, higienicznie, ale również używaj w sposób zbalansowany. I teraz gdzie jest ta pułapka? Pułapką jest sytuacja, w której dziecko nie ma alternatywy do świata cyfrowego. Jeżeli jedynym dostępnym dla dziecka światem będzie świat cyfrowy, no umarł w butach generalnie. Każdą wolną chwilę dziecko będzie spędzało w sieci. Więc te słowa kieruję w szczególności do rodziców, bo to rodzice są pierwszymi osobami, które mają obowiązek dbać o alternatywę do świata cyfrowego. Pasja, hobby, zainteresowanie, sport, ciekawość, dużo ruchu, świeże powietrze, natura, majsterkowanie, szycie, judo, cokolwiek, co będzie alternatywą do świata cyfrowego. Jeżeli tej alternatywy nie będzie,
po prostu dziecko, czy młoda osoba, czy osoba dorosła, każdą, naprawdę każdą wolną chwilę będzie spędzała w otoczeniu nowych technologii. Może jeszcze takie dwie rzeczy. Wspomniał Pan o trzech stadionach narodowych, o tych 3%, prawda? Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o wiek, taka dominująca grupa właśnie w tym zbiorze 3%, to są dzieci? To są nastolatkowie, to jest już taka trochę starsza młodzież po 15 roku życia, ale proszę się nie dać zwieść. Ja osobiście realizuję bardzo często szkolenia w szkołach rodzenia, bo osobiście uważam, że to jest najwłaściwszy moment, żeby mówić o higienie cyfrowej. Proszę zobaczyć, dziecko się jeszcze nie urodzi, a zdjęcie USG już jest na Facebooku, więc czy na innym portalu, więc to dziecko jeszcze się nie urodziło, a ono już jest w nowych technologiach. Ono się urodzi i zaraz będzie miało bujaczki, gryzaczki z melodyjkami, nie wiem, pieluchy z czujnikiem wilgotności, prawda, i różnego rodzaju nocniki z wysięgnikiem na tablet, więc często jest tak, że dziecko, które ma 7, 8, 9 lat, jest tak przywiązane do nowych technologii, ale to nie jest wina tego dziecka. To jest wina, jeżeli szukać winnych, to jest ewidentnie wina rodziców. Więc uzależnienie, no powiem tak, na uzależnienie trzeba sobie troszkę zapracować, natomiast higiena cyfrowa, w szczególności w kontekście pandemii koronawirusa i zdalnej edukacji, jest naprawdę wśród dzieci bardzo mocno wbita głęboko w ziemię. Tak, no rzeczywiście ta technologia cyfrowa otacza nas wszędzie, gdzie nie pójdziemy, a dla dzieci, bezbronnych dzieci zupełnie, to rzeczywiście staje się to absolutnie tą częścią ich życia. I może jeszcze na koniec, panie Macieju, co zrobić, jeżeli widzimy ewidentny problem w domu, kiedy widzimy, że dziecko jest no, uzależnione totalnie. Co zrobić? Do kogo się zwrócić? Nie wiem, gdzie dzwonić? Do państwa jako do fundacji? No, może kilka słów na ten temat. Jeżeli rzeczywiście mamy te objawy odstawienne bardzo wyraźne, że dziecko widzimy, że traci, że sobie chce coś zrobić, że nawet czasem dochodzi do rękoczynów, no to ewidentnie trzeba prosić o pomoc przede wszystkim psychologa szkolnego, który powinien pokierować do psychiatry czy do psychologa, który zajmuje się uzależnieniami od nowych technologii. Niestety tych wciąż jest mało. Zawsze polecam stronę uzależnieniabehawioralne.pl i tam jest taka zakładka Znajdź ośrodek. Można sobie wpisać województwo, a nawet miasto czy powiat, kliknąć, jakie uzależnienie nas interesuje i powinny wyskoczyć nam najbliższe ośrodki leczenia. Więc tutaj, jeżeli są tak wyraźne symptomy odstawienne, nie ma co tutaj czekać, trzeba po prostu szukać porady na zewnątrz. Natomiast w tych wszystkich przypadkach, kiedy jest brak higieny cyfrowej, rodzice zastanawiają się, czy to jeszcze uzależnienie, czy nie, i to ja bym przede wszystkim wprowadził domowe zasady używania nowych technologii. Oczywiście domowe zasady używania nowych technologii dotyczą nie tylko dziecka, ale również rodziców. Ja bym skupił się nad tym właśnie, nad tą alternatywą. Tu nie chodzi o to, żeby dziecku zabrać telefon czy wyłączyć media społecznościowe, tylko żeby zacząć podsuwać mu czy jej tę alternatywę do świata cyfrowego. Polecam cyfrowe detoksy. Ostatnio mieliśmy, czy co roku mamy tak naprawdę tak zwany Międzynarodowy Dzień Bez Telefonu Komórkowego. To było dawno, bo to było w lipcu generalnie, ale przecież można sobie robić domowe cyfrowe detoksy, gdzie wszyscy na przykład na weekend albo na sobotę nie używają nowych technologii. To jest kwestia kontroli czasu. Nie wyobrażam sobie, że małe dziecko ma nieograniczony dostęp do internetu. Kontroli czasu w internecie, ale również jakości tego czasu, bo ilość może być potworna, ale te rzeczy, które młodzież robi w internecie, naprawdę potrafią być bardzo mocno kreatywne. No, a rzeczywiście w takich sytuacjach dramatycznych, kryzysowych, ewidentnie szybkie wsparcie u psychologa i dalsze leczenie. Dobrze. Bardzo dziękuję panie prezesie za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy.
dużo ważnych rzeczy. Dziękuję bardzo. Ja jestem przekonany, że będzie Pan odwiedzał Słubice. To znaczy, chcielibyśmy, żeby tak jak najmniej było oczywiście, bo wiadomo, że to jest rzeczywiście problem, ale pewnie będzie Pan odwiedzał, może tam jakąś jesienią późniejszą, czy wiosną, to już jak mówię, cieszymy się na to, bo pamiętam te zajęcia, które były i w Golicach, i w Słubicach, i chyba w Kunowicach, były naprawdę bardzo ciekawe. Nas po prostu wciągały wręcz, prawda? Więc to jest to. Dobrze, drodzy Państwo. Proszę. Tak, bardzo miło wspominam wizytę w Słubicach. Myślę, że jeszcze nie raz się pojawimy. Nawet jeżeli miałoby być to związane, ja pamiętam te Słubice, to były wykłady dla rodziców, to były wykłady dla nauczycieli, to były szkolenia dla uczniów, więc jeżeli tylko będzie sygnał, w ciągu jednego dnia jesteśmy u Was. Świetnie. Dobrze, bardzo dziękuję, drodzy Państwo. Przypomnę tylko, że gościem naszej rozmowy był prezes i założyciel Fundacji Dbam o Mój Zasięg, pan Maciej Dębski. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.